Siemaneczko wszystkim, tu Lislaw. Witam was w kolejnym odcinku serii Historie Raperów. Dzisiaj pokażę wam historię rapera z Chicago, FBG Ducka. Zanim jednak przejdziemy do sedna, standardowo chciałbym was zaprosić na grupę Trapstars Polska, do której link macie w opisie. Jeśli interesuje was amerykański rap albo trap, a na tej grupie was jeszcze nie ma, to nie czekajcie, tylko kliknijcie w link w opisie, a tymczasem my przechodzimy sobie już do sedna. FBG Duck, Carlton Weekly, 6 grudnia 1993 roku w Chicago. Na początku swojego życia mieszkał w południowym Chicago, w okolicy nazywanej Low End. Później wyprowadził się wraz z rodziną na 63rd and St. Lawrence. Duck miał bardzo dużą rodzinę. Omówimy sobie teraz jej poszczególnych członków. Rodzice. Matką Ducka była Leshauna Weekly. To ona wychowywała młodego Ducka. Jego ojciec, William Robinson, został skazany na dożywocie krótko po narodzinach przyszłego rapera. Duck mówił w wywiadach, że był zły na swojego ojca za jego nieobecność w jego życiu. Nie znał też szczegółów zbrodni, za którą został skazany. Ojciec chciał mu ją opowiedzieć podczas widzeń w więzieniu, ale Duck nie chciał poznać prawdy. Już jako dorosły człowiek mówił w wywiadach, że jego ojciec został skazany niesłusznie. W 2018 roku została sprawa ojca Ducka została wznowiona. W 2020 roku ojciec Ducka wyszedł na wolność po zakończeniu ponownego procesu w sprawie tej zbrodni i został uniewinniony. I właśnie dlatego wyszedł na wolność. Wyszedł na wolność 2 dni po śmierci syna. Nie znamy zarzutów, które na nim ciążyły, ani w ogóle żadnych szczegółów tej sprawy. Jeśli chodzi o rodzeństwo, to Duck miał 5 braci i 3 siostry. Nie będę wymieniał wam ich wszystkich, no bo nie ma to chyba zbytnio sensu. Najstarszy brat Ducka, Jermaine Robinson, znany jako FBG Brick, został w lipcu 2017 roku zastrzelony w wyniku porachunków gangu. Do tego przejdziemy sobie później. Brick i Duck byli sobie bardzo bliscy. Warto zaznaczyć, że Brick miał innego ojca niż Duck. Najmłodsza siostra Ducka, która nazywała się Leandrida White, spłonęła w pożarze w 2014 roku. Miała wówczas zaledwie 3 lata. No i teraz kuzyni. Duck ogólnie miał mnóstwo kuzynów. Gdybym wam ich wszystkich wymienił, to pewnie bylibyście wiele razy w szoku, że ta osoba jest jego kuzynem. Wymienię wam tylko kilku, bo wszystkich chyba nie ma sensu. Ogólnie oni mieszkali w różnych częściach Chicago, na terenie różnych setów. Przykładowi kuzyni to Reichem, setu THF46, Lee Scrap, setu MOB, który zginął z rąk Lil Boos o bloku, Lee J, setów STL oraz ABT, czy raper Ruga, setu MOB. Duck, mieszkając na 63rd and St. Lawrence, mieszkał w domu swojej babci. Mieszkał tam razem z rodzeństwem i niektórymi kuzynami. Babcia Ducka zmarła w 2008 roku. Duck wspominał ją pozytywnie. Mówił, że miała całkiem dużo pieniędzy i zapewne pomogłaby mu rozkręcić karierę rapera, której początku nie dożyła. Duck, wspominając czasy dzieciństwa, twierdził, że tęskni za tymi czasami. Duck od najmłodszych lat przyjaźnił się z raperem Billionaire Black, opiekował się dziećmi z ulicy oraz członkami swojej rodziny. Nie będę wam tutaj opowiadał o zawiłościach porachunków chicagowskich gangów, no bo można się zgubić w tych nazwach setów i tym podobne. Powiem wam jednak, że Duck miał duży wkład w rozwój swojego setu. Na początku lat 10. XXI wieku zrekrutował wielu członków do STL. Członkowie ci często opuszczali swoje poprzednie sety. W tamtym okresie STL zaczęło bifować Sweet City, które potem zmieniło swoją nazwę na O-Block. Duck był ogólnie bardzo napakowany już jako nastolatek. No jeśli widzieliście jego teledyski czy jakieś tam zdjęcia, to pewnie to zauważyliście. I miał on wówczas około 193 cm wzrostu. Jako dorosły mierzył już ponad 2 metry wzrostu. Duck bił się bardzo dobrze i nigdy nie przegrał żadnej bójki, ani nie został przez niego pobity. Duck czasem okradał także ludzi,
pobił ich i zostawiał na ulicy. Wiele jego ofiar należało do wrogiego setu Week City. Pewnego dnia Doug razem z kilkoma innymi członkami STL próbował pobić King Vaughna, jednakże pomógł mu Killaward. Rzekomo Vaughn w 2012 roku ostrzelał dom Ducka, próbując go zabić. Doug był przyjacielem Tuki, innego członka STL. Tuka został zabity 12 stycznia 2011 roku w wyniku porachunków gangów. Po śmierci Tuki STL przyjął nazwę Tuka Gang na jego cześć. Na jego cześć używali także zwrotu Smoking Tuka. Wówczas nie oznaczało to niczego obraźliwego, a wręcz przeciwnie. Jednakże wraz z wybiciem się Chief Keefa, który był członkiem wrogiego dla Ducka Gangu, Smoking Tuka przybrało znaczenie obraźliwe i było używane do obrażania Tuki. Ogólnie tutaj mamy taką sytuację, że tak wielu mainstreamowych raperów z Chicago Drillu, jak na przykład Chief Keef, Lil Durk czy King Von, byli członkami BD, a Doug należał do GD. Był on więc po przeciwnej stronie niż właśnie ten taki mainstream. Dało to Doug'owi i raperom z GD kilka problemów. Jednym z nich było bycie jakby przeciwko mainstreamowi takie samo w sobie. Doug nie miał zbyt wielu kolabów z mainstreamowymi raperami. Wyjątkiem jest 21 Savage. No i też problematyczny był sam zwrot Smoking Tuka, który używany był przez wielu ludzi oraz raperów niezwiązanych z Chicago, którzy używali go nie znając jego prawdziwego znaczenia. Przykładem jest Lil Pump, NL Chapa czy Young M.I. Ta ostatnia wdała się nawet w taki mały beef z Duckiem, który wkurzył się na nią, że użyła tego zwrotu i zakazał jej występu w Chicago. Raperka jednak potem przeprosiła i wytłumaczyła, że nie wiedziała, co ten zwrot oznacza, a Doug przyjął przeprosiny i beef się skończył. 10 sierpnia 2011 roku w zemście za Tukę został zabity członek setu Week City, O.D. Perry. Po jego śmierci jego set przyjął nazwę O'Block. Nikt nie został jak dotąd aresztowany za jego śmierć, ale czasem te buddy przypisuje się Duckowi. Ogólnie Duckowi przypisuje się od zera do jednego buddy, natomiast tym jednym niepotwierdzonym buddy jest O.D. O.D. został zabity w tak zwane Tuka Day, czyli dzień urodzin Tuki. Właśnie w dniu śmierci O.D.'ego Tuka skończyłby 16 lat. W dniu śmierci O.D.'ego Doug wypuścił swój freestyle. Doug w tym okresie zaczął robić muzykę. 7 maja 2011 roku wypuszczona została jego nuta z Billionaire Blackiem pod nazwą A Die Is You Serious. 4 września 2012 zabity został Lil Jojo. Po jego śmierci Doug kontynuował stworzony przez niego BDK Movement. Doug zaopatrywał także swój set w bronie. Wszystkie te czynniki spowodowały, że Doug stał się bardzo poważnym absem dla wrogich setów, a jego głowa miała dość wysoką cenę. W czerwcu 2013 roku Doug został postrzelony w lewą łydkę. Udało mu się wówczas przeżyć. Później został także postrzelony w kolano i także przeżył. Doug został także dźgnięty nożem przez swoją byłą dziewczynę. W 2013 roku wydał swój pierwszy mixtape Look At Me. Drugi mixtape Doug'a w kolaboracji z Billionaire Blackiem ukazał się w 2014 roku. Nosił nazwę Cloud Life. W 2015 roku Doug wydał swój trzeci mixtape pod nazwą Different Personalities. W 2016 roku Doug próbował zabić ważnego członka O'Blocku, Kiroya, wkrótce po jego wyjściu z więzienia. W dniu zamachu Doug i kilku członków STL namierzyło Kiroya w sklepie w Chicago. Kiedy Kiroy wyszedł, Doug otworzył ogień z samochodu, trafiając go w rękę. Jednakże Kiroy uciekł i udało mu się przeżyć. W tym samym roku Doug wydał swój czwarty mixtape pod nazwą This How I'm Coming. 17 lipca 2017 roku zastrzelony został rodzony brat Doug'a, FBG Brick. Matka Doug'a zadzwoniła do niego i poprosiła go o przyjechanie na miejsce zdarzenia, nie mówiąc, co się stało. Doug rzekomo rozpłakał się od razu, kiedy zobaczył ciało brata.
Duck otwarcie mówił, że planuje zemstę na członkach O-Bloku, jednak matka ubłagała go, by nie mścił się w taki sposób. W tym samym roku Duck wydał kolejne dwa mixtape'y, które były kontynuacjami poprzednich. This How I'm Coming 2, a później Different Personalities 2. Na początku 2018 roku Duck wydał nutę Slide. Nuta ta rozeszła się wiralem i stała się wielkim hitem, który wybił Ducka do mainstreamu. Dzięki tej nucie Duck podpisał kontrakt z wytwórnią Sony, warty prawie 2 miliony dolarów, no i wydał też epkę Big Cloud. Wydał w tym samym roku także swój siódmy mixtape pod nazwą Look At Me 2. W 2019 roku Duck wydał swój ósmy mixtape pod nazwą This How I'm Coming 3. W tym samym roku zaczął wybijać się jego dawny wróg King Von, który zaczął obrażać go w social mediach. Wydana przez niego 21 lutego 2020 roku nuta Too Hard To The O uważana jest za diss na Ducka. 8 grudnia 2019 roku Duck wydał nutę pod tytułem Chicago Legends, w której Duck próbuje stworzyć pewnego rodzaju pokój między walczącymi gangami. Chwali on w tekście tej nuty zmarłych raperów należących zarówno do BD, jak i GD. Pochwalił on m.in. OTF Nuskiego oraz Ferdo Santanę, którzy byli w Black Disciples, oraz Lil Jojo i Young Papiego, którzy należeli do GD. No, on ogólnie pochwalił tam więcej osób, no ale znowu nie będę wam wszystkich wymieniał, to są takie przykłady. Członkowie BD, nawet mimo nuty Chicago Legends, nie przestawali dysować zmarłych osób związanych z GD. Duck miał tego dość i postanowił coś z tym zrobić. 10 lipca 2020 roku wypuścił teledysk nuty Dead Bitches, w której obraża on wielu zmarłych członków BD. 4 sierpnia 2020 roku, późnym popołudniem, Duck przebywał w sklepie w Gold Coast, luksusowej dzielnicy Chicago, chcąc kupić ubrania jako prezent na urodziny jego syna. Przebywał on tam ze swoją dziewczyną i innym mężczyzną. Nagle zostali oni ostrzelani przez 4 nieustalone osoby. Wszyscy trzej zostali trafieni. Duck został trafiony i odwieziony do szpitala. Zmarł tego samego dnia od ran. Dziewczyna Ducka została trafiona 2 razy w rękę, a mężczyzna został trafiony w plecy i w nogę. Te 2 osoby zostały zabrane do szpitala i przeżyły. Śmierć Ducka ucieszyła wielu jego wrogów, w tym King Vona, który nie krył radości w social mediach. 2 dni po śmierci Ducka jego ojciec wyszedł z więzienia, gdzie odsiadywał dożywocie. Sąd stwierdził wcześniej, że ojciec Ducka został skazany niesłusznie i uwolnił go. Około 2 tygodni po śmierci rapera odbył się jego pogrzeb. Śmierć Ducka wywołała poruszenie w social mediach oraz na lokalnej scenie muzycznej. Jego kuzyn Ruga 9 października 2020 roku wypuścił nutę pod nazwą For Duck, gdzie opisuje zemstę za Ducka m.in. Pod koniec 2020 roku wypuszczony został kolaboracyjny album Ducka pod nazwą Southwest. Projekt został wydany jako kolaboracja Ducka z raperem Lil Chrisem. Wróg Ducka King Von zginął parę miesięcy po nim, 6 listopada 2020 roku z rąk niejakiego Lil Tima. No ale to już jest inna historia. Okej, to już by było na tyle w tym odcinku, ja się z wami żegnam. Jeśli odcinek się wam spodobał, nie zapomnijcie dodać łapki w górę, suba oraz wejść na mojego Instagrama oraz na grupę Trapstars Polska, do której link macie w opisie. Dziękuję za uwagę, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!